za pieniądze. 20201 MCP miasto KDW Katyna Crew. Sprawdź to warto, ale siemano. Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze ksiądz lubi się upodlić. Żyjemy w takich czasach, że w kościołach jest pedofilia. Między kaponami księża seksualnie znęcają się nad ministrantami. Ta informacja poszła w eter, księża w kościołach katolickich liczą ochonetę. I w kościele niech mówi o Bogu Jezusie katolickiej wierze co sobotę i niedzielę. Parafianie rzucają na tacę, księża wiedzą, że parafianie robią to dla kościoła i w katolickiej wierze, że wszystko jest po to, by utrzymać kościół i daną parafię. Robią to wszystko, by liczyć kasę. W kościołach wszystko opiera się na hatacy, a nie na wierze w Boga. Dla wierzących powinna być to przestroga, do którego chodzimy kościoła za nasze pieniądze. Księża jeżdżą drogimi autami, drogimi furami, nie liczą się z wiernymi, którzy rzucają hajs za tacę. Za nasz hajs opłacają kościelną paharafię. Za pieniądze ksiądz odprawi mszę, zrobi chrzest, komunię, ślub, pogrzeb, bierzmowanie. Jak masz hajs na księżulka, wszystko jest bardzo proste. Jak trzeba będzie, to za hajs w kopercie przyjdzie poświęci ci mieszkanie, żeby nic złego cię nie dotknęło. Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lubi, lubi się upodlić. Czas to pieniądz, więc za ile, za drobną warto przeżyć chwilę. Ile kosztuje szacunek tego pana, za ile się da. Życie to ista gra, jeden ci pomoże, a inny cię sprzeda. Za pieniądze ksiądz wynajmie ci spanie na swojej paharafii, byś pod most nie musiał wieczorową porą trafić. Za pieniądze wierny ksiądz kupi dla bezdomnych, biednych, potrzebujących wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Opłaci też ministerską sekcję, da też trochę hajsu niepełnosprawnym ze swojego miasta, żeby i oni mówili, że trwa zajebista pasa. Mówią o księżach, że to czarna mafia, szlak mnie trafia, bo się z tym nie zgadzam, to nie jest żadna prawda, zwykłe farmazony kłamstwa. Parafianie rzucają hajs księżom na tacę, bo wiedzą, że to jest ich praca. Co się z tym hajsem dzieje, to dalej jest zagadka. Na co idzie hajs, to nikt nie wie. Niektórzy mówią, że dla ubogich niepełnosprawnych idzie w potrzebę. Sam tego nie jestem pewien, nie będę rozkminiał, nie ma po co rozkminiać. To nie moja sprawa, że tak ludzie robią, że dzielą się z księżmi swoją zarobioną forsą. Księża mogą też powiedzieć, że parafianie to jest ich miastowy sponsor, że zna się ze swojej parafii z niejedną dobrą morską. Dla nich wielkie, wielkie, wielkie pozdro.